Panna Wierna. Rozważania o Matce Bożej. Błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Rozważanie 14. A Jezus pomnażał się w mądrości i w latach. Wierność na każdą godzinę. Najdłuższym okresem życia Zbawiciela na ziemi, o którym Ewangelia nie przekazała nam ani słowa, są lata od znalezienia w świątyni do pierwszego wystąpienia publicznego. Nad tymi 18 laty, które Jezus spędził w zaciszu rodzinnego domu i ciesielskiej pracowni, zawarły się wrota milczenia. Historycy i bibliści, znawcy tego okresu, podają nam, jak przedstawiało się życie codzienne rodziny rzemieślniczej w małym miasteczku ówczesnej Galilei. Ale i bez tego możemy sobie to życie wyobrazić na podstawie samej Ewangelii. I widzimy, że w głównych zarysach nie różniło się ono prawie niczym, za wyjątkiem pewnych zewnętrznych warunków odbytowania większości pracowniczych rodzin, zwłaszcza u nas. Podziwiamy to, iż Bóg człowiek wybrał życie tak bardzo do naszego podobne. Cieszy nas to i krzepi, że Jego Matka, jak wszystkie nasze matki, krzątała się w gospodarstwie domowym, gotowała posiłki, prała i szyła. Podczas gdy Józef, w którym pobożność zawsze upatrywała wzór pracowniczej doli, w pocie czoła zarabiał na chleb dla rodziny, jak zarabia na życie swych bliskich każdy ojciec. I to nam przeważnie wystarcza. Nie staramy się zagłębić myślą w te lata ukrytego życia w Nazarecie. Lata tak wprawdzie podobne do większości lat naszego życia, a jednak jakżeż odmienne. Wiele już pięknych kart napisano o tym, że Pan Jezus tyle czasu spędził w ukryciu pospolitego życia, że On, Pan wieczności i Pan czasu, tak długo odwlekał swoją godzinę. Ale postarajmy się wyobrazić sobie, jak tę długotrwałą zwłokę odczuwała Maryja. Oto na podstawie tylu świadectw, wzmocnionych jeszcze słowami Jezusa w świątyni o Jego przynależności do spraw Ojca, wiedziała, że Syn jej jest obiecanym Mesjaszem, który przyszedł zbawić świat. W miarę jak Jezus dorastał, musiała coraz wnikliwiej pojmować wszystko, co oznaczały te świadectwa, które nieustannie rozważała w sercu swoim. Musiała już chyba w tych latach ukrytego życia domyślać się, że Syn jej posiada moc czynienia cudów, skoro na godach w Kanie z taką prostotą poprosiła Go o cud. Musiała więc zapewne od dawna przeczuwać, że Jezus mógłby, gdyby chciał, już rozmnażać chleby, leczyć trędowatych i ociemniałych, czy uwalniać opętanych. A zwłaszcza, że mógłby tych wszystkich ludzi stroskanych i zgnębionych coraz straszliwszą niedolą narodu, tych ludzi trawionych coraz bardziej żrącą tęsknotą za spełnieniem się wreszcie odwiecznych obietnic, obdarzyć wieścią, że oto już stał się cud, wyczekiwany przez tyle stuleci. A tymczasem mijał dzień za dniem, rok za rokiem i wciąż nie nadchodziła jego godzina. Nie wiemy, czy w czasie tych lat Maryja już kiedykolwiek prosiła Jezusa słowami o przyspieszenie nareszcie tej godziny, jak miała to uczynić w Kanie, w chwili jego wstąpienia na drogę działalności publicznej, kiedy to uznała, że skoro skończyło się długoletnie czekanie, wolno go już prosić o cud. Ale chyba na pewno musiały wszystkie godziny tych 18 lat oczekiwania upływać Matce Miłosierdzia w wielkim bólu. Tym bólu, jakim napełnia każde szlachetne serce myśl, że oto ono samo posiada prawdę. Zostało wyróżnione i ubłogosławione znajomością tajemnic Bożych. Podczas gdy tyle innych serc i innych umysłów tonie w mrokach niewiedzy, grzęźnie w zwątpieniu
lub zadręcza się poczuciem daremności nadziei. Chyba wolno wierzyć, że to macierzyńskie serce, które każda ludzka niedola przejmuje niewymownym współczuciem, to serce wszechpośredniczki łask, które tak głęboko wzrusza każdy ludzki niedostatek i każdy ból, musiało przez te lata cierpieć bez miary na widok tylu nędz, zwątpień i upadku ducha, które nie mogły być zażegnane, bo wciąż nie nadchodziła Boża godzina. A mimo to godzina za godziną opływała jej w niezłomnej wierności milczeniu, strzegącym tajemnicy, jaką jej Bóg powierzył. Godzina za godziną upływała w wierności wewnętrznej zgody na ciągłe odsuwanie się w przyszłość tej tajemniczej godziny, o której nie wiedziała, kiedy ona wreszcie wybije. Godzina za godziną tych długich lat upływała jej wiernej ufności Bogu, który jeden tylko zna właściwą porę każdego ze swych zmiłowań. Godzina za godziną upływała jej wierności każdej godzinie i obowiązkom, jakie każdej z nich wyznacza wola Boża. Jakże rzadko myślimy o tej wielkiej lekcji wierności, jaką są dla nas te lata oczekiwania Maryi na chwilę, kiedy wybije godzina jej Syna. Lata będące może największą chwałą jej nigdy nie słabnącej wierności. Lata, które ją przygotowywały do roli współodkupicielki, przez to największe cierpienie współczujących serc, jakim jest niemożność podzielenia się z innymi własną wiarą, czy własną radością, albo bezsilność wobec cudzego cierpienia. Trzeba przyznać, że dla dusz oddanych Bogu, którym sprawa Boża i jej zwycięstwo leży na sercu, mało jest trudniejszych prób wierności niż owo tak znamienne prawo, rządzące pochodem Bożych zamierzeń, prawo, które można by nazwać i które istotnie nazwano ociąganiem się Boga. Wyraża je staropolskie powiedzenie: Bóg sprawiedliwy, ale nierychliwy. I ciężko nam jest nieraz znieść myśl, że Bóg, który w swym miłosierdziu nas obdarzył łaską wiary i tą wiedzą o swych tajemnicach, dzięki której całe życie nabiera w naszych oczach sensu i znaczenia, tej łaski jak gdyby odmawiał innym ludziom, dopuszczając, aby w ich umysłach piętrzyły się opory i zwątpienia. Wtedy ogarnia nas jakieś zawstydzenie na myśl o tym, że myśmy otrzymali przywilej łaski. Trudno nam pojąć, dlaczego ziszczenie się Bożych obietnic czy spełnienie się rzeczy, o które błagamy w wytrwałej modlitwie, bywa niekiedy odwlekane, aż do godziny, która nam nieraz wydaje się jakąś godziną poza ostatnią. Może się zdarzyć, że nie dożyjemy, że nie ujrzymy już na tej ziemi tych triumfów Bożej sprawy, tych cudów Bożego miłosierdzia, o które błagaliśmy przez wiele lat. Tak jak nie dożył ich święty Józef, który przecież całe swe życie poświęcił wielkiej sprawie odkupienia i na pewno wespół z niepokalaną, całym sercem pragnął swą wiedzą o spełnieniu się Bożych obietnic, swą radością, że przyszedł oczekiwany Mesjasz, podzielić się z najbliższymi, z rodakami, którzy trwali jeszcze w oczekiwaniu, w niewiedzy lub goryczy zwątpienia. Bez względu na to jednak, czy my sami doczekamy się spełnienia naszych próśb o światło i łaskę dla naszych braci, mamy pewność, iż żadna prośba o nastanie godziny zmiłowania nie może być nigdy daremna. Wpatrzeni w Maryję, która przez tyle lat w wierności każdej godzinie czekała na tę niewiadomą godzinę, przez Boga od wieków wyznaczoną, trwajmy w tej niewzruszonej pewności, która każdą godzinę oczekiwania przemienia w modlitwę o przyspieszenie Bożej godziny. Bo pewność, że Bóg nas wysłucha, posiadamy nie tylko na mocy zapewnienia Chrystusowego. Proście, a będzie wam dane. Posiadamy ją również dlatego, że na prośbę Maryi w Kanie Jezus przyspieszył swoją godzinę i tym samym ustanowił Maryję nie tylko wszechpośredniczką łask, ale i królową czasu. Pięknie piszą o tym autorzy maryjni.
Maryję łączy szczególniejszy związek z czasem, jak można się było zresztą tego spodziewać. Skoro będąc matką wedle ciała, jest ona historyczną matką tego, który jest królem czasów, gdyż jest królem wieków. Maryja, królowa czasu, jest również królową tego wszystkiego, co w czasie wiąże się z życiem duchowym. Królową wszystkich epok, królową wszystkich godzin, królową biegu i przyspieszenia czasu, ponieważ posiada ona władzę skracania go i potęgowania jego szybkości w kierunku dobra i zbawienia. Można więc powiedzieć, że swoim wiernym, cierpliwym oczekiwaniem przez tyle lat na nadejście Chrystusowej godziny, Maryja wysłużyła nam, wybłagała nam to, że od czasu pierwszego cudu Chrystusowego ona, królowa czasu, która tak dobrze wie, jak bolesne jest oczekiwanie wiary i miłości na chwilę, kiedy Bóg objawi innym duszom prawdę swoich tajemnic, zapewnia nam możliwość przyspieszenia wszystkich Bożych godzin. Korzystajmy z tego i prośmy o przyspieszenie pełnego triumfu krzyża na ziemi naszej. Amen.